wojnie nie mówią, że w kaplicach Danina to kapłańskiego bractwa świętego Piusa X nie mówią o tym, że mamy zmagać się o przywrócenie mszy świętej do kościoła. Ksiądz Trytek, dajmy na to, nie wiem jak w tej chwili, ale w ubiegłym roku nie miał trudności ludzi prowadzić po kościołach, gdzie odprawia się nowa msza w Krakowie. No jaki problem, tak? Jak się zatrytka, że depcą Pana Boga. Najlepiej faktu nie zauważać. Albo uznać, że nie ma Boga. No bo jak się przyjmie, jak se dewakantyści przyjmą, że kapłan z nowymi święceniami nie jest kapłanem, w związku z tym udaje odprawianie mszy, w związku z tym nie dochodzi do konsekracji, no to jak rozdają, to rozdają chleb, więc jak tam se dewakantysta, ksiądz Trytek z innymi wchodzi, to Boga nie depce, prawda? Problemu nie ma. No można sobie później z panem Rafałem Mosakowskim na taki sposób, taki lekki mówić, bo nie czuje się na sumieniu zobowiązania za kościoł. Czy patrz, ksiądz Jacek Bałęba, który czyniąc to, co czyni, jako współbrat, jako kapłan, to jest ksiądz Dariusz Kowalczyk, też mój współbrat, nigdzie w tym przesłaniu bezpośrednim nie słyszymy, że zmagają się o przywrócenie Najświętszej Ofiary do konkretnego kościoła. Że obojętnie co by robić, ale że do konkretnego kościoła. To jest, na co chcę zwrócić uwagę. No, proszę zobaczyć, o co tutaj chodzi. Jeżeli chodzi o to, że ksiądz Michał na pewien sposób zostaje sam z czygodnymi wiernymi, ale nie ma przy tej sprawie innych kapłanów i nie to, że nie przyjadą, tylko w ogóle nie podejmują tej drogi. O co chodzi? Pierwsze. Jeżeli chcemy wygrać tę walkę, tę bitwę o odzyskanie mszy świętej do kościoła, no to jeżeli nie ma papieża katolika, katolickiego papieża, to nie ma jak w zasadzie przeprowadzić przywrócenia mszy świętej macierzyńskiej do kościoła, bo kto ma to zrobić? Księża mają obowiązek się słuchać hierarchii, biskupa, proboszcza, papieża. Jak ten nie mówi, no to oni tak jak SS-mani powiedzą, że my tylko spełnialiśmy rozkazy. Nie było rozkazu, no to robiliśmy tak, jak było. I teraz w czym jest rzecz? Że dałoby się przywracać mszę świętą w rycie rzymskim, albo żeby pojedynczy ludzie, po jednemu, po wielu, w danych kościołach czynili nacisk, czyli konkretnie chodzili pod kościoły, mówili różaniec, nie wchodzili do kościoła. Jeden, dwóch, rodzina, druga rodzina. Znaczy się pewnego rodzaju ruch zrobił. I byłoby to daj na to w konkretnych miejscach, czyli tu. Wiadomo, że raczej na coś takiego nie można liczyć, bo wśród ludzi nie ma kompletnie zainteresowania mszą świętą w rycie rzymskim na sposób ogólny. Znaczy można by to było robić 50 lat temu, jak mszę wyrugowano, gdyby wcześniej nie zapracowano nad tym, że ludzie tej mszy, ludziom było na pewien sposób obojętne, a księża już jej nienawidzili. Bo zostało tam przez tego Jungmana i innych pokazuje, że to jest zła msza. Wojtyła prawdopodobnie nienawidził mszy świętej w rycie rzymskim. Jak to byłoby powiedzieć? Nienawidził w znaczeniu tak, jak duchowny potrafi nienawidzić, więc nigdy tego nie powie, natomiast zawsze będzie miał postawę taką ambiwalentną. W każdym razie chcę pokazać, że jakby się dało robić, że dałoby się robić, że w wielu miejscach wielu i robi się wtedy pewnego rodzaju nacisk przez wielość na hierarchów kościelnych, na episkopa. Coś z tym musimy zrobić, no bo to jak? Albo inaczej. Znaczy musiałoby być jedno miejsce, gdzie przyjedzie wielu, odbiją to miejsce i przez to padnie blady strach na wielu i daj na to oddajemy, bo nie chcemy mieć u siebie, że przyjdzie tutaj
No, 100 ludzi dają na tej wywali po soborowo ołtarzy. I co my wtedy zrobimy? Po soborowy stół, tak. Nie będą. No i teraz jaka jest trudność? No, trudność pierwszego leży, że łatwo się gada, trudno się robi. Że tych, którzy by tam gotowi byli, powiedzieli, księże Michale, my z księdzem jesteśmy, księdza wspieramy, księdzu pomoc prawną zapewnimy, no to się tam jacyś znajdą. Też niewielu, bo to jak dobro zawsze wielu nie ma ze swojej strony. Ale jeszcze się znajdą. Natomiast w tym, żeby się przyłączyć, jest trudność. Jak? No pierwszą trudność pewnie ja sprawię. No nie, że Pan Bóg mnie stworzył takiego, jak ja. Jak mnie, Panie Boże, złożyłeś, takiego nie masz. Tylko rzecz jest, że ksiądz Michał, ja opowiedziałem się po stronie mszy świętej w Rycie Rzymskim jej sprawowania w czasie i na sposób, gdzie kompletnie od strony pewnej formacji, to jest do dzisiaj przecież, że ja jestem wychowany tak, jak jestem wychowany w seminarium modernistycznym z rodziny, no pan widzi, ja z jakiej rodziny, tak? Z jakiej ja z rodziny jestem, z jakiej katolickiej rodziny jest kapłan. No pan też widzi na swojej rodzinie, z jakiej to katolickiej rodziny był pan, no, w cudzysłowie, katolicki. Albo nie w cudzysłowie, no taki poziom po prostu. W każdym razie, jaka trudność jest się przyłączyć? No, że gdybyśmy się przyłączali, to bierzemy ryzyko, no dobrze, a jak się przyłączymy, to kto jest jak gdyby takim, kto to firmuje? No, kto daje twarz? No to już w ogóle, prawda? Więc co chcę pokazać? Że wśród tych, którzy się zmagają o przywrócenie mszy świętej w Rycie Rzymskim, na przykładzie Wronieckiej widać, że ważniejsza jest dla nich ich własna twarz niż realne przywracanie mszy świętej w Rycie Rzymskim. I to się dzieje w obrębie no, tej tak zwanej, nie wiem, tradycji czy czegoś tam. Także, że nam się uciekać do pomocy Bożych, żebyśmy nigdy w tą taką ślepą uliczkę nie zabrnęli. No dzisiaj tak, no z błogosławieństwem, tam jak Pan się jako tu mieszkaniec i gospodarz miejsca wybiera, tam gdzie się Pan wybiera, ale też proszę, żebyśmy od dzisiaj już, żebyście, bo ja to w Różańcu powiedziałem, ustalając termin, że jak Pan Bóg da, to 15 lipca byśmy wyszli z pielgrzymką do Gieczwałdu, tą doroczną Poznań Gieczwał dla upraszania przywrócenia świętszej ofiary mszy świętej i żebyście upraszali, żebyśmy każdy też w osobistej modlitwie, w różnych tam osobistych ofiarach miał tą intencję przyzywania osób. Pojedynczej, jedna będzie, druga, ale z tą szczerą taką intencją, że ja jestem gotowy podporządkować siebie sprawie, a nie, że ja się nie wychylę, bo na Wronieckiej jest ksiądz Michał i mnie by w związku z tym źle skojarzono. Bo to jest niegodziwe. To jest niegodziwe. To może za daleko idzie, bo teraz nie ma jakichś bezpośrednich przesłanek, żeby o tym mówić, ale można o tym powiedzieć. Mi wolno o tym powiedzieć. No jak się nie stanie, no to będzie, że kolejne głupoty, które opowiadam. Ale wielu tych ludzi, którzy gdzieś tam jakąś życzliwością, zainteresowaniem sprawę przywracania mszy świętej na Wronieckiej, a przez Wroniecką we wszystkich kościołach wspierają, zachowuje się na sposób taki, żeby za lat 5, 10, 15, jak ja wytrwam, my wytrwamy, 20, ile Pan Bóg da, rok, a może tydzień, nie wiem. I dochowamy wierności, tak jak Pan Bóg przewidział. Czyli albo nasze życie zakończy się po latach jakąś wiernością, której dochowaliśmy, albo zakończy się szybko, nagle z tytułu męczeństwa, dajmy na to, męczeńskiej śmierci. W każdym razie wielu z tych ludzi, którzy gdzieś obok nas są, pracuje na rzeczywistość, żeby na koniec przyjść i się walić w piersi.
przez swoją obojętność, gnuśność i właśnie taką postawę strachu, że jakbym się przyłączył, czyli tak, ani w danych miejscach, czyli nie słyszymy, w Bydgoszczy ksiądz Dariusz Kowalczyk, no nie walczy tam o żaden kościół, w Sosnowcu nie walczył, w Cieszkowie nie walczył, ksiądz Jacek Balemba nie walczył, w Międzyborzu nie walczył, we Wrocławiu o kościół, księża Bracka, Pońskiego Bractwa, świętego Piusa X nie walczą o żaden konkretny kościół, ksiądz Rafał Pytek nie walczył o żaden konkretny kościół i nie walczył, czyli tego nie robią i żadni inni świeccy też nie. Przynajmniej ja nie wiem, jakby robili świeccy, to pytanie jest, dlaczego nie szukają wsparcia dla tego swojego działania kapłana, że na przykład nie proszą mnie, tak? No trudno, żeby prosić, żebym gdzieś do Rzeszowa pojechał z nimi, kręczył pod kościołem, ale żebym mógł ogłaszać, że w łączności z naszą modlitwą na Wronieckiej w Rzeszowie czy Pcimu Dolnym Kozia Wólka daleka, modlą się o tej godzinie, o to samo, gdzie można na ten sposób się łączyć. I tego nie robią, a jednocześnie też nie ma, że przybywają tutaj. Nie codziennie, ale w jakiś tam, daj na to, no pielgrzymka, do Tules, do Wieczmałdu. Tylko takie po prostu ględzenie, to jest, że się boją swoją twarzą zaafirmować zmaganie o przywrócenie mszy świętej na Wronieckiej. Jezus w tym świetle też proszę widzieć, jak nam przychodzi tutaj za Pana sprawą, czy kogo tam jest jeszcze różne pisma czytać, czy sporządzać, że daj na to Pani prokurator w ogóle tam nie pokazuje, tam na Wronieckiej konflikt między księżmi, a w ogóle nie pokazuje, że ten konflikt, żaden konflikt, tylko sprawa zmagania o przywrócenie mszy świętej, która powinna tam wrócić, a jest bezprawnie, nielegalnie wyrzucona. I powinna to widzieć, chociaż pani prokurator wiedzieć, że to ma wymiar sporu kościelnego, w który się nie powinna mieszać, powinna się z niego wyłączyć. Wykracza to poza zakres jej posługi jako prokurator. No w każdym razie, żeby to widzieć i mówić, no tak, no szczęśliwi jesteśmy na jakiś sposób, tak? Szczęśliwi jesteście na pewien sposób, że jesteście czcigodni, wierni przy tej Wronieckiej to związani, nie z jednej strony wyrozumienie dla tych innych bliźnich, ale z drugiej strony modlić się o wielką łaskę, bo nie pracują na to, że za jakiś czas przyjdą i będą się walić w piersi, a jak nie będą się walić w piersi, to zwykły, prosty katolik powie, ty broniłeś tradycji katolickiej? Ty broniłeś tradycji katolickiej? Czym? To jest, trochę przypomina sytuację, jakbyśmy szli z zakupami, a po drugiej stronie ulicy, którą idziemy, biją gościa po gębie. I my przeszliśmy i mówimy, ja w tym czasie spełniałem obowiązki stanu, bo niosłem zakupy. Nikt się nie domaga od nikogo, żeby przyjeżdżał codziennie, ja się nie domagam, bo tak należy mówić, żeby przyjeżdżał codziennie na Wroniecką i klękał pod kościołem, tak teraz jestem tu w Baranowie i sam tam nie dojadę. Absolutnie nie. Natomiast jeżeli jest w Polsce jakiś kapłan uczciwy i zmaga się sam o wiarę katolicką, o przywrócenie mszy i nie zauważa mojego, waszego, naszego zmagania i konsekwencji, które za to ponieśliśmy i ponosimy, to jest to niegodziwe. To jest brak. I pytanie jest, czy ksiądz Jacek Bałęba nie będzie miał kiedyś winy? Czy już jej nie ma? Pytanie. No a my się módlmy, żebyśmy sami nie mieli win wobec Pana Boga, więc niech nam różaniec i bliźnich różaniec Matka Najświętszej upraszane łaski w tym pomagają, bo pomagają i Panu uczciwym wielu błogosławę. Był w istocie największym geopolitycznym błędem. W tej historii prześwietlimy fakty i mity związane z rycerzami w płaszczach z czarnym krzyżem. O Grunwaldzie będzie tylko trochę, bo prawdziwa historia rozgrywała się gdzie indziej.
O tym wszystkim porozmawiam z profesorem Michałem Kopczyńskim z Muzeum Historii Polski. Ja nazywam się Cezary Kurycki i zapraszam na 1000 lat prześwietlanie. Inne historie Polski. Podcast Muzeum Historii Polski. Część pierwsza. Fałszerze i rycerze. Zakup